RPG i seks. O co mi chodzi? Już mówię. Jakiś czas temu u nas na Discordzie naszym patronitowym pojawił się taki temat. On się zresztą pojawił w ramach ataków zaczepno-obronnych Iris na naszej grupie, czyli RPG-owym Lansie. Ktoś jeszcze nie jest na RPG-owym Lansie, to niech tam wbije. Odnośnie właśnie pojawił się temat seksu na sesji, w sensie nie pomiędzy graczami, tylko między bohaterami albo niezależnymi, albo bohaterami graczy. tak, teoria RPG-ów z lansami, więc RPG są jak seks. To jest. Ja mogę tutaj bardzo długo mówić, ale na razie nie w tej chwili, ale będę do tego wracał. Jedziemy dalej. No. I gdzieś tam w takich tych rozmów pojawił się taki temat, że mamy jakiś taki problem kulturowy jako ludzie, i to nie tylko mówię my RPG-owcy, czy my ludzie w Polsce, że temat seksu jest jakiś taki, jest marginalizowany. I on jest marginalizowany kulturowo, były rzucone różnego rodzaju, jak to się ładnie mówi, argumenty, które miały mówić, że to jest kwestia taka w ogóle drzemiąca w ludziach cywilizowanych, ale pojawiały się kontrargumenty, że niektóre cywilizacje zachodnie dosyć szybko przestały być pruderyjne względem seksu i to też kwestia Stanów i tak dalej, jak bardzo duży wpływ miało chrześcijaństwo w Europie na stworzenie wokół kwestii seksualności człowieka, jakiegoś tam tematu tabu i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko okej, okay. Te wszystkie tematy są jak najbardziej trafione. Natomiast ja mam też takie przeświadczenie i teraz to jest coś, o czym będę się trochę mówić, że dużym winowajcą marginalizowania kwestii seksu jako motywu fabularnego w ogóle, ale w RPG-ach również, jest kwestia związana z popkulturą. I tutaj pewnie się zdziwicie, ale to są moje przemyślenia. Jeżeli będziecie uważali, że mówię głupotę, to mi napiszcie w komentarzu. I teraz już mówię, o co chodzi. Jak pamiętam z bycia młodym człowiekiem, w latach 90., jeśli chodzi o kwestię polskiej kinematografii, trudno było znaleźć polski film bez cycka. I to niezależnie od tego, gołego cycka. Niezależnie od tego, czy był to, albo półgołego cycka. Niezależnie od tego, czy był to film kryminalny, czy był to romans, czy była to komedia, czy był to film familijny. Gdzieś tam to szczucie cycem było zawsze obecne w polskiej kinematografii. I teraz zabrzmi to absolutnie dziwnie, ale trochę się na tym wychowałem. W sensie, nie wiem, czy pamiętacie taki film dla dzieci z lat 80., bodajże on był chyba z lat 80. albo z lat 70. z tego okresu, czyli Pierścień i Róża, gdzie grała bardzo młodziutka, bodajże 18-letnia Kasia Figura, która co prawda w tym filmie familijnym nie pokazywała nagich piersi, ale pokazywała swoje dosyć obfity, swój dosyć obfity biust z dużym dekoltem. I on tam był. I to myślę bardzo mocno miało wpływ na spojrzenie mojego pokolenia na kwestie związane z seksualnością i co za tym idzie, pewne różnice kulturowe. No właśnie, ale te różnice kulturowe są dalej. I one się gdzieś tam przelały na RPG, bo musiały, nie ma innej opcji. Gdzieś tam popkultura ma duży wpływ na to, w jaki sposób gramy w swoje gry. Ale ta kwestia związana z seksualnością, tak naprawdę, bo nie do końca z erotyką, tylko po prostu z tematem atrakcyjności i tak dalej, teraz będę mówił intrygujące, będę może i intrygujące, nie wiem. Będę mówił takie dosyć kontrowersyjne rzeczy, ale one się super zmieniają, super się zmieniły z czasem. I bardzo duży wpływ na to ma Hollywood, między innymi. I duże zmiany społeczne, które w tej chwili mają miejsce w świecie zachodu, że tak powiem. Którym jestem rocznikiem 85. Arkadiuszu. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. 85. Jeszcze pamiętam, jak się stało, jak byłem młodym berbeciem, pamiętam jeszcze kartki, ale przez tylko kartki na mięso, ale tylko przez chwilę. Więc
Gdzieś tam mam drobne takie cienie PRL-u w głowie. Więc mówię dalej. O, witam cię, Ifrycie. Mówię dalej. Seks znika z filmów, znika z kina. Nie wiem, czy to zauważyliście. Film musi być super skoncentrowany na temacie, żeby w ogóle seks się pojawił. Gdzieś tam wyparowały w ciągu ostatnich 10 lat takie gatunki filmowe, jak na przykład teen comedy, czy takie tematy właśnie jak American Pie, czy komedie romantyczne, takie mówiące o seksie, nie? Zniknęły. Przestały się produkować. Duża prominencja filmów związanych z adaptacjami komiksów superbohaterskich również wyrugowała seks z kinematografii. W Avengersach czy w DC seksu nie budziet, nie zauważycie niczego. Co ciekawe w ogóle, i ja wiem, że to może nie jest, to nie jest tak, że to ja mówię, że tego super brakuje i to jest super potrzebne, ale w ogóle z kinematografii takiej, z kina, nie? Takiego rozrywkowego kina zniknął bardzo mocno temat chemii międzyludzkiej, między mężczyzną, kobietą, mężczyzną, kobietą a kobietą. Romanse się trochę kończą w kinie rozrywkowym. Chyba, że są bardzo ważnym tematem, ale znów podam Avengersów. Jak się zaczynali Avengersi, ta seria zaczynała się te naście lat temu, chyba 12 już w tej chwili, to zostały pokazane dwie relacje romantyczne. Z czego jedna została, czyli relacja Tony'ego Starka z jego partnerką biznesową, która potem przerodziła się w ich związek i w dziecko, ale to zostało absolutnie załatwione off-screen. A druga relacja, która była bardzo mocno pokazana we wcześniejszych Avengersach, to była relacja Bannera z Nataszą, w sensie z Czarną Wdową, czyli Hulka z Czarną Wdową. I on też temat został absolutnie pozamieciony pod dywan, on przestał być używany. Nie? Jasne, tam są inne drobne kwestie romansowe, które stanowią bardzo ważny plot dla konkretnych bohaterów, jak na przykład Star-Lorda i Gomory, ale on też został oderwany. Ona została, uwaga, spoiler, ona została zabita, potem pojawiła się z innej rzeczywistości i ten związek romantyczny został rozerwany, nie? Właśnie. Tutaj Krzysiek mówi bardzo dobrze, są seriale i seriale w tej chwili trochę wypełniają tą niszę, ponieważ seriale mogą sobie pozwolić na to, że target ich znajdzie, a nie oni muszą szukać targetu, z mojej perspektywy. Więc kwestie tego typu tematów gdzieś tam przesuwane są do kwestii serialowych. Ale właśnie, dlaczego w ogóle o tym mówię? No to teraz się zacznie zastanawiać, co ten tak pitoli na ten temat. Ano, ponieważ te wszystkie kwestie związane właśnie z tym, jak bardzo seks jest marginalizowany w popkulturze, jak bardzo został od nas trochę, jest nam zabierany w jakimś stopniu. Sprawił, że jeszcze bardziej, przynajmniej ja, i tutaj może wychodzi ze mnie jakiś stary boomer, nie wiem, to chyba był tautologia była, albo masło maślane, wychodzi ze mnie boomer, ale mam takie przeświadczenie, że zabranie tego elementu sprawiło, że przemoc stała się jeszcze bardziej znormalizowana, bo straciła jakąś przeciwwagę. W tej chwili jakby trzaskanie się po mordach na ekranie jest spoko, wszyscy się trzaskają po mordach, wybuchają samochody i tak dalej, nie? Więc jest dużo przemocy, ale nie ma miłości. I tak samo jest w RPGach z mojej perspektywy. I w RPGach moim zdaniem było tak od samego początku w dużej mierze. To znaczy, jako gracze młodzi, czy nawet starzy, grający w gry fabularne, biorąc pod uwagę, że w każdej grze fabularnej jest mechanika walki, przynajmniej w większości starych gier była mechanika walki, walka była prominentna, więc przemoc była prominentna w grach fabularnych. Zasadniczo bohaterowie walczyli na śmierć i życie. Wręcz im starsze gry, tym bardziej śmiertelnie i bardziej z narażeniem życia wchodzili w przygody i łatwo było umrzeć.
I z jednej strony jedne gry ogrywały to fantastycznymi istotami, typu nasi paladyni i rangerzy i różni inni zaklinacze walczyli z goblinami, bugbearami czy innymi beholderami, więc zabijali albo humanoidalne, albo niehumanoidalne istoty i o. Ale potem gry, które pojawiły się z drugiej strony, w którym to już konfrontowało się z ludzkim przeciwnikiem, bo nie było przeciwnika magicznego, pojawiła się przemoc związana z przemoc międzyludzka, że tak powiem. Tutaj pisze coś Maciek. Czy postuluje dodawanie mechanik seksu do większości systemów? To jest dziwne pytanie. Nie wiem. Nie postuluję tego. Taka jest moja odpowiedź. Natomiast postuluję nie marginalizowanie tego tematu. W ogóle paradoksalnie ostatnią taką powiedzmy mainstreamową grą, w której pojawił się, w której element kontaktu seksualnego był prominentny w szacie graficznej, była druga edycja Seventh Sea. Tam takich scen na ilustracjach zbliżeń międzyludzkich było bardzo dużo. I to w różnych konfiguracjach. Bardzo cenię sobie Seven Seas z tego powodu. Seven Seas tutaj John Wick wylał z siebie swoje poglądy, ale spoko. Jakby szanuję to bardzo. I o. Wracam do tematu, nie? I ta przemoc jest super normalna dla nas. Jakby mamy do tego mechaniki, robimy rzeczy. Nasze przygody kręcą się wokół pokonywania przeciwności i tak dalej. Ale RPG mało poruszałem temat związany właśnie z tym, jak to jest z ludźmi. No właśnie. Apocalypse World jakby wyszedł trochę z takiego założenia i chciał tutaj grać seksem jako mechaniką w bardzo wielu archetypach. Żyleta bodajże miała taki, przypomniała mi się, miała taki perk specjalny, że poprzez kontakty seksualne odzyskiwała tam jakiegoś willpowera czy inną swoją pulę kostek. Więc da się. Tylko między postaciami po ślubie. Rohirrim. Nie męcz mnie. No. Więc mówię dalej. Nie ma gdzieś tego tematu w grach fabularnych. Natomiast moim zdaniem jest on super wartościowy, ponieważ relacje międzyludzkie i to, co wynika z relacji międzyludzkich, takich głębokich, fizycznych i też emocjonalnych w dużej mierze, brakuje dużej puli wątków fabularnych, dużej puli możliwości dramatycznych, które z tego wynikają, czy to pozytywnych, czy negatywnych. I cały ten temat jest super spłaszczony. Jest oczywiście podejście bardzo mocne, że to jest cringe'owa i zasadniczo, kiedy siedzą sobie sami typiarze w piwnicy i grają sceny seksu, to jest w tym jakiś element cringe'u. Myślę, że na pewno. W wielu przypadkach może być takie odczucie, ale mam też wrażenie, że ta pruderia wynika nie tyle z samego tematu, to z tego, jak o nim mówimy, jakie z niego podejście. Tak jak powiedziałem, cały mój wywód na samym początku mówił o tym właśnie, że ponieważ popkultura i w ogóle nasza kultura ruguje seks z naszego życia, to jest nam coraz trudniej o tym temacie mówić. I coraz trudniej jest nam ten temat poruszać, a jest to, tak jak powiedziałem, wartościowy temat fabularny i jeśli chodzi o kwestię poruszania takich wątków na sesji, to uważam, że spoko, zwłaszcza między dorosłymi ludźmi. Oczywiście tutaj każdemu jego skrzypce i to, jak chce to sobie ogarnąć, to jest jego sprawa. Nie? Tutaj pojawiają się mechaniki bezpieczeństwa i różnego rodzaju ustalenia, które można spokojnie wprowadzać, zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy ze względu na to, jak odbiera kwestie na poziomie emocjonalnym, jak odbiera kwestie seksu, można sobie to ograć, czy właśnie, tak jak tutaj pisze Maciek, jakimś tam fade to black, czy zostawianiem tego w formie niedopowiedzeń, czyli ustawianie sobie tych tak zwanych granic i zasłon, nie? Na konkretne sceny.
Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, jest szansa, że ja się wychowałem trochę w innej przestrzeni kosmicznej i dla mnie znacznie trudniejsze są kwestie związane, w sensie trudniejsze, znacznie bardziej przykre są kwestie związane z przemocą niż kwestie związane z seksem. I zastanawiam się, dlaczego tak szybko nie mówimy o Fade to Black w związku z przemocą na sesji, ale mówimy o tym z seksem, o seksie tak od razu. Jest to temat pod zastanowienie dla każdego z nas. Natomiast, żeby dojść z tym wywodem do końca, żeby to nie było tak, że po prostu Zed opowiada o swoich mokrych pomysłach i nic z tego nie wynika, chciałem gdzieś sobie z tymi wolnymi moimi przemyśleniami dojść. Nie? Właśnie, tutaj Krzysiek pisze, że ktoś wspomniał o LARPach. Na LARPach seks czy romanse są mocno wtedy, gdy dużo graczy jest obojga płci, ale wiem, że nie tylko. Wiem, że są gry, które spokojnie ogrywają kwestie relacji jakby płciowych, między tak naprawdę romansów i seksu, niezależnie od płci. Jest szansa, że w LARPach jest to kwestia związana z znacznie głębszą imersją i trochę może inną potrzebą eksplorowania wątków personalnych, bo jednak nie ogrywasz ich po prostu mówiąc, tylko musisz się przełamać i odgrywać pewne rzeczy fizycznie, a mechaniki odpowiednie pozwalają ci zrobić to w sposób bezpieczny, tak jak się na to umówimy, bez przełamywania jakichś barier, czy to kulturowych, czy moralnych, jakie mamy. Więc to jest spoko, nie? LARPy to ogrywają, myślę, że RPGi też by mogły. Wiem, że tam Stinger Press jakiś czas temu wypuszczał grę o seksie. Kiepski seks się chyba nazywa, coś takiego. Miałem takie przeświadczenie, że polski RPGówek próbował wyminąć ten temat. Tak jak ludzie się jarają różnymi tematami i rzucają wszędzie screeny i okładki, to ten poderek gdzieś tam nikt się nim nie chwalił. To było bardzo ciekawe. Tutaj jest kwestia, czy Maciek rzuca a propos przemocy i seksu. Czy dzieła dawne też jednak nie mają widocznej przemocy a niewidocznego seksu? Kurczę. Czy ja wiem? Jak sobie pomyślę o takich właśnie, o polskiej kinematografii lat 80. i 90., nie? Pomyślę sobie o takiej komedii, która się nazywa Seks Misja. Notabene, nie? Tam było bardzo mało przemocy, sporo seksu jako takiego. Więc on jest, nie? Jakby te relacje są, te. Może to jest kwestia tego, że. No właśnie. Tutaj wchodzimy jeszcze na temat polityki i takiego właśnie kwestii społecznych, które też są dosyć interesujące, bo jednak gdzieś tam seks i przemoc łączą się w pewnym momencie i pojawia się ten dosyć drażliwy temat i trudny do rozmawiania, czyli kwestia wątków związanych tutaj trigger z gwałtami, jakby z gwałtami jako takimi, nie? Czyli przemocy seksualnej. I to są trudne tematy, kiedyś w kinie bardzo prominentne. W tej chwili uważa się, że kwestie przemocy seksualnej są cechą charakterystyczną kiepskiego kryminału czy kiepskiego horroru. Nie? Natomiast z drugiej strony, jak sobie przypomnę, to całość seksuologa, pisarza, twórczości Mastertona w gruncie rzeczy opierała się na grotesce i na przemocy seksualnej. Więc ten temat był i nie był przez ludzi spychany na tabu i uważany, że w ogóle nie wolno o tym mówić. Nie? Bo przemoc seksualna jest trudnym tematem, powinniśmy ją wyrugować z naszego społeczeństwa i ona w ogóle nie powinna mieć miejsca, ale mam przeświadczenie, że nie mówienie o niej i próba udawania, że zasłanianie wszystko tym, że jeżeli ktoś porusza ten temat, to znaczy, że propaguje kulturę gwałtu, jest moim zdaniem nie do końca dobrym rozwiązaniem. Wchodzimy grubo w politykę, chyba uciekam. No. Więc tak. Więc mam takie przeświadczenie, że paradoksalnie czy kiepskiego fantasy Patcha Haya. Strzał w dziesiątkę. Nie mogę jakby powiedzieć nic mniej na ten temat. I nic więcej. Krzyśku, zgadzam się z tobą w pełni. Uważam właśnie, że polityka, różnego rodzaju problemy społeczne, w tej chwili turmoil taki środowiskowy i te takie bardzo mocne zgryzanie się dwóch stron ze sobą, bardzo mocno utrudnia nam kwestię rozwoju jako społeczeństwa i rozwoju naszego hobby. Nie?
Seks jest trudny, dlatego że jest związany z intymnością, dlatego że gra na bardzo pierwotnych emocjach i dla większości z nas jest znacznie bliższy i znacznie. Mam nadzieję, że większość z nas ma więcej doświadczeń życiowych związanych, tak per capita, nie? Związanych z przyjemnymi relacjami seksualnymi niż z przemocą. Mam nadzieję, że jest wśród nas więcej ludzi, którzy miało przyjemne kontakty seksualne niż zostało po ryju. To jest taka moja nadzieja i takie moje marzenie, że tak właśnie w tej chwili wygląda świat, w którym żyjemy. Przynajmniej w większości. Natomiast uważam, że nie mówienie o kwestiach seksu i nie wprowadzenie tego tematu na sesję, czy w ogóle nie poruszanie go w jakikolwiek sposób, znacznie bardziej go marginalizuje i sprawia właśnie, że wszystkie dyskusje na ten temat w internecie skończą się na rycianko czy coś takiego, nie? Co jest słabe jak. Nie mogę, to byłby cytat. Jest to słabe, nie? Z mojej perspektywy. Dlatego dobre rzuty nam wyciągnęły w gruncie rzeczy na wszystkich sesjach, prawie wszystkich sesjach na Lans Macabre, na RPG Jaku seks i nagość się pojawiają. Prawo jest prawem, czyli moja przygoda Warhammera, w gruncie rzeczy otwiera się ta przygoda nie oszukujmy się tego słowa, w burdelu. Więc uważam, że ten temat jest ważny. Tak, zgadzam się z Krzyśkiem, że mówiąc o seksie odkrywamy swoją bardzo wrażliwą, pełną kompleksów, ran, lęków i nie tylko stronę. Zgadzam się. Z czego to wynika? To jest pytanie do każdego z nas. Z mojej perspektywy wynika to z tego, że kwestia właśnie seksu i tego, kim jesteśmy, naszej nagości i naszych kontaktów została przez społeczeństwo zepchnięta właśnie na poziom tabu i dlatego przemoc seksualna jest prominentna i dlatego właśnie, ponieważ seks jest trudny, a jeszcze jak dodam do tego przemoc, to jest to jeszcze trudniejsze, dlatego ludzie o tym nie mówią i nagle odkrywamy różne dziwne historie ze świata prawdziwego. A uważam, że to jest piękna rzecz, którą powinniśmy się cieszyć jako ludzie, a jak mamy fajne wątki, które chcemy grać, właśnie związane z tym tematem, to jak najbardziej do przodu. Tutaj jest jeszcze jedna sprawa od Dawida. Można stwierdzić, że seksualność jest naszym społecznym bardziej możliwe. Nie będę tego czytał, to długi, długi, długi temat jest. W The Genesis jest dużo szczucia cycem i penisami oraz seksu i przemocy. Spoko. Jeżeli jest to robione ze smakiem, widzę. Jeżeli jest to robione bez smaku, to nie. Bo można to robić bez smaku. Myślę, że tutaj największą wtopą twórców nowej edycji kultu jest podejście do tego tematu i sposób, w jaki zostało to przedstawione w kulcie nowym jest absolutnie bez sensu. Ale nie będę w tej chwili już wieszał psów na kulcie, bo jest 21:33. No. Tak jak mówię, wyrzuciłem z siebie wolne przemyślenia na ten temat. Trochę o RPGach, trochę w ogóle o życiu jako takim. Cieszę się, że tutaj ze mną byliście. Cieszę się, że temat można o nim rozmawiać, że można sobie na ten temat podyskutować w gronie interesujących ludzi, którzy mają na ten temat coś do powiedzenia. Nie zmuszajmy się do niczego. Pamiętajmy, że wszystko na sesji powinno być konsensualne i poza sesją również. A nawet poza sesją przede wszystkim powinny być konsensualne. Ja Was zapraszam na kolejny jaki tydzień, za 2 tygodnie, bo za tydzień mi nie będzie. Jutro wrzucam notkę na RPGową Rebelię odnośnie w ramach RPGAD. Jak ktoś będzie chciał zainteresowany, co tam pisze, to zapraszam. Jo, dzięki bardzo za te dobre słowa, Tomku, i w ogóle dziękuję Wam wszystkim. To był poniedziałek, wciąż jest poniedziałek, jaki tydzień, a ja Was serdecznie, moi drodzy, zapraszam na kolejny za 2 tygodnie. Trzymajcie się.